Wiwat to najbardziej charakterystyczny taniec na Wielkopolsce. Jest ich wiele wariantów, ale my proponujemy Wam wariant z biskupizny. Świetnie się on nadaje na potańcówkę. Składa się on z trzech części. W pierwszej części dowolna ilość par ustawionych po kole porusza się w stronę pod słońce. Zaczynamy nogami zewnętrznymi, chłopak lewą, dziewczyna prawą. Krok w tej części to chodobieg, sprężysty krok do przodu. Uwaga i raz, dwa, 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 raz, dwa. Druga część tańca przygotowuje nas do bardzo dynamicznego wirowania. Tańczymy ją krokiem polki przez 2-4 takty. Zmieniamy również nasze trzymanie z otwartego w zamknięte. I raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa. W trzeciej części znowu zmieniamy kroki. Będziemy tańczyli ją okroczakami. Chłopak zaczyna nogą lewą, a dziewczyna nogą prawą. Kroki są drobne, ale ruch w ciele jest bardzo dynamiczny. Uwaga! I raz, dwa, 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 raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Teraz zatańczymy wszystkie trzy części razem. I raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 i raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, krok, krok, wiwat, wiwat, krok, krok, krok i krok. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 i raz i dwa, dwa i dwa, trzy i dwa, cztery, dwa, raz, raz, raz. Raz, 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 raz. Wiwat! Ho!